Z roboczą wizytą przybył do Lwowa arcybiskup do spraw służb wojskowych Stanów Zjednoczonych Timothy Broglio. 28 grudnia wraz z biskupem Edwardem Cavą odwiedził on dwa ośrodki dla uchodźców, klasztor sióstr benedyktynek na Sołonce i parafię świętego Jana Pawła II w Sokielnikach. Także arcybiskup Broglio zobaczył, jak pracują wolontariusze lwowskiego ośrodka Caritas Spes, zapewniając rodzinom uchodźców, dzieciom i kobietom wszystko, czego potrzebują do życia. Podczas swego pobytu we Lwowie arcybiskup Timothy Broglio spotkał się z rodzinami uchodźców, które z powodu wojny zostały zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnych miast i znaleźli schronisko we Lwowie. On także zapewnił, że biskupi i wierni w Stanach Zjednoczonych zostaną wiernymi w pomocy dla Ukrainy w jej walce o sprawiedliwy pokój i zwycięstwo tak długo, jak będzie to konieczne. I like this place too. It's very nice. Very beautiful, yes.